Siema, hejos. Pierwsza jazda. Pierwsze odpalenie już było, teraz pierwsza jazda. Kawałek się przejadę, chociaż tak tutaj zobaczę. W oponie nie ma powietrza. Trzeba ją wymienić. Ale chociaż chwileczkę się przejadę. Vitaljet. Bardzo przyjemny jest ten Italjet. Bardzo przyjemny jest ten Italjet. Koło dzisiaj ściągam i daję do wulkanizatora imienia. To dopiero będzie jazda. O, plastiki doszły do ładu. Nabrały połysku. Ciekawe na jak długo. Czerwone podświetlenie jak w BMW. Ale to wyszło na koło. Wyrwać na to koło. No, aż kusi. Szkoda, że obrotomierza nie ma. Klaudia, pierwsze odpalenie, chodź. Idę. Idziesz. Idziesz, idziesz. A wystarczy kluczyk przekręcić? O Jezus Maria. Ojej, to wąż. No co tu wisi, no? Co tu wisi? Kluczyk? W tam? No. Tu? Tak. Już? Zobacz, jakie czerwone zegary. No tutaj trzeba nadusić. Tu? No i tu. Ale mocno czy? Mocno, no. Tu. Tu? No. I już? No, i już. I nie pojedzie. Nie pojedzie. Tu teraz możesz przygazować, bo też nie pojedzie. To jest na stopie. No i zobacz na koło jak idzie. No nie widzę. No to nadusz gaz i zobaczysz. No. Ale pójdź hamulec. Aha, a to jest hamulec? No. Aha. No pójdź i teraz. Fajna
fajnie się nim jedzie. Tylko trzeba koło zrobić. A co z kołem jest? Nie ma powietrza. Aha. No to mały. Kosmetyka. Jazda była krótka, potencjał skuter ma, ale niestety nie można jeździć, bo trzeba opony wymienić. Tylnej w ogóle nie idzie napompować, a przód jest popękany, idzie napompować, ale jest cały popękany. Nie ma sensu, to i tak będzie powietrze schodziło. Trochę to potrwa, jadę teraz, biorę koła do wulkanizatora, musi zamówić takie opony. Nie ma tych opon na pewno na półce, trzeba będzie pewnie czekać. No ale co, no poczekamy, no na takich oponach no nie ma co jeździć, bo buja na wszystkie strony, ale potencjał skuter ma, naprawdę. Mocy ma tyle, że będzie takie upalanie. Tomek będzie bił prędkość i rekord. Myślałem, że te opony od Raptora będą pasowały, ale niestety nie. Tu jest 11, tu jest 13, na tyle. Nie pasują. A ja dzisiaj, jak przyjadę od wulkanizatora, to biorę się za chłodnicę, zobaczyć dlaczego, gdzie ten wyciek jest. Pewnie na wężach, bo już pewnie przez to, że stał na dworzu, to po prostu nie wiem, no coś tam się sparciały czy co. I co jeszcze? Kierunkowskazy dzisiaj założę. No i tak będzie stał sobie na kołkach. Jeszcze zrobię odpalanie bez wydechu, bo musiałem wydech ściągnąć. Kurczę, czy ktoś mi go ukradł już? Nie, dobra, tu czyściłem go. Jest. Muszę jeszcze sprawdzić, napisać do Włochów o dostępności właśnie tłoka i innych części. A już wiem, Klaudia zrobi odpalenie bez wydechu, no trochę się chyba przestraszy. Dobra, biorę koła i jadę. Klaudio, słuchaj, tak? Odpalisz brykę? Z przyjemnością. Cyk, na hamulec trzeba, nie? Tak, cyk, trzeba. Cyk, nie? Tak. Nie pojedzie. Nie pojedzie. O, jeszcze raz. O ja! Jeszcze raz! Może źle odkręciłam? Nie, dobrze. Dobrze jest. O kurde! Nie będzie odpalenia dzisiaj. Wiesz co, bo nie ma wydechu, wiesz? No wiesz. Dobra, nie? Aha. A ja się przestraszyłam, że coś popsułam. Nie, nie, nie. Oj, ty. Bo koła ściągłem. Aha. Dobra, to ja się biorę tutaj teraz za ten. Za chłodnicę, wiesz? Bo cieknie. Aha. I czekam na koła, aż wulkanizator mi może podreperuje te stare, wiecie? Bo coś tak się to. Spaliło. No, to taki chów był. No, nara. Nara, hejos. A tak miało być fajnie. A potem się dziwisz, że ja się wszystkiego boję. No, zawsze cię wrobię w coś, nie? Przepraszam. Ale nie wiem, muszę się zastanowić, czy wybaczę. Aha, dobra. No. Do jutra. Do jutra. Na razie. Na razie. Co ja muszę tutaj rozkręcić, żeby do tego dojść? Tu mamy na imbusy. I być może to całe nam pójdzie do góry. Co tu jeszcze jest? A, to jeszcze trzeba. Tu trzeba to też rozkręcić. Raz, dwa, trzy śruby z jednej, trzy śruby z drugiej i imbus. Bym musiał odpalić i zobaczyć skąd to cieknie. Będzie głośno chyba.
Cię, ale już wiem skąd cieknie. Tu z góry. Z tego. Dobrze, rozbiorę. Przytnę i skręcę jeszcze raz. Być może, że już jest tutaj przytarł się. Napuch. Stary płyn trzeba zlać. No, tu wyszło jeszcze co innego. W ogóle to było pęknięte od tego zbiornika wyrównawczego. Ten wąż już też się do niczego nie nadaje. Kupię nowe opaski. No i muszę to skleić, bo takiego nie dostanę. Dobry klej. Oczyszczę to i jazda. Skleiłem to klejem dwuskładnikowym, myślę, że będzie trzymało. Podobno schnie bardzo szybko. Około godzina. W tym czasie, jak to ten zbiornik sobie schnie, to założę kierunkowskazy do tyłu, bo sprawdzałem wczoraj, działają jak i lewy, tak i prawy. Co bym musiał tu zrobić? Dać większy otwór z tej strony na śrubę. To bym mógł chyba już poucinać, bo to nie będzie nam potrzebne. Co to jest w ogóle? To jest mocowanie? Nie, to mogę wykręcić. Wykręcę te stare śruby, niech to nie straszy. Tu jeszcze ta lampa z tyłu. Tak, bo tutaj nie ma śrub, trzeba tutaj powkręcać to wszystko. To jest luźne. A w ogóle ten plastik tu wszedł. No dobra, ale pierw to trzeba wykręcić. Te stare mocowania, co tu jest? Dziesiątka. No i tu większy otwór dam i akurat na ten gwint przyjdzie podkładka z tamtej strony. Tak to będzie wyglądało. LEDowe będą. Przydałoby się tutaj jeszcze dać te oporniki, bo na pewno będą szybko mrugać. Do CEA. Odblask. Najlepsze kierunkowskazy, jakie kiedykolwiek udało mi się kupić. Mało tego, trafiłem na jeden wadliwy i odesłałem ten jeden. Dostałem cały komplet dwóch. Zaklejone. Ale ktoś kleju tutaj nawalił. Widzicie, no takie proste rzeczy to ja sobie zrobię. Nie potrzebuję nikogo do tego. Ale już z gaźnikiem to jest, już jest inaczej. Dobrze, zeszło? Zeszło. Oj, to jest nam niepotrzebne. I to też nie jest potrzebne. Ale to jest znowu przyklejone. Zobaczymy trwałość tego kleju w starciu ze śrubokrętem. Słaby. No i mamy czyste, tu jeszcze klej jest. Średnica tych kierunkowskazów. Większy otwór trzeba zrobić. Mam nadzieję, że te już dobre przysłali. Do połowy nie palił, ale uczciwy sprzedawca wysłał dwa, ja mu jeden w reklamacji, on mi wysłał dwa.
przewody trzeba ładnie obrobić. I rozwiercić. Tak się składa, że mam wiertarkę przenośną na baterię. Dobrze, i wkręty jeszcze mi tu będą potrzebne, żeby ten zadup przykręcić. Mam nadzieję, że nie powyrywane tam jest. Sprawdzę przewody, czy będzie dobrze. Sprawy. Git pasi. O, nawet ładnie równo, nie trzeba opornika. Dobrze. Jest super. Można po ciemroku jeździć po ulicach. Dobra, sprawdzę teraz jeszcze raz. Wszystko siedzi. Dobra, tego mogę przykręcać. Jak to wygląda? Pięknie. Płyn do chłodnicy jednak weźmiemy taki do minus 35. Nie było tego, który chciałem. Chciałem taki żółty zalać. No i jest wąż. Jest wąż. Tutaj patrzcie, została część tego plastiku. Mógłbym ją też dokleić, ale nie wiem, czy to się będzie trzymało. Dosłownie, nie wiem, z 3 mm. Tak pękło. Dobrze, ja założę jeszcze drugi kierunkowskaz i jak to wyschło? Słuchajcie, to już jest suche. Ale dobra, niech jeszcze poleży. Słuchajcie, na dzisiaj koniec z dragsterem. Idę jeździć trialem. Nara, hejos.